Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, Łukasz Wrona. Dzisiaj gościem programu Słowo za Słowo jest Janusz Kwaśniak, wójt gminy Bożencin. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie wójcie, chciałbym zacząć od tego, że gmina Bożencin jest najbogatszą w subregionie tarnowskim. Pokazał to ostatni ranking wspólnoty samorządowej. Tak, ranking Pisma Samorządowego Wspólnota, ranking dotyczący gmin, które są najbardziej zamożne w regionie. Zostaliśmy tutaj notowani na najwyższej pozycji w subregionie tarnowskim, czyli powiatach brzeskim, tarnowskim i dąbrowskim. Zajmujemy 8 miejsce pod względem zamożności w Małopolsce i 180 w kraju i to jest powód na pewno do satysfakcji, tym bardziej, że metodologia tego rankingu jest taka, że w ramach jego przygotowania nie liczy się środków z dotacji na realizację różnego rodzaju inwestycji, w tym z dotacji unijnych, ale tylko te środki, które stanowią dochody własne i subwencje. Więc można powiedzieć, że ten ranking świadczy o potencjale gminy Bożencin, o tym, że ta gmina w pozytywnym tego słowa znaczeniu się rozwija i dzięki zasobności stać ją zdecydowanie na więcej. I warto tutaj podkreślić, że z roku na rok poprawiamy swoje notowania, bo w roku poprzednim byliśmy notowani na 430 pozycji w kraju, poprawiliśmy swoje miejsce o 250 miejsc, natomiast gdyby odwołać się do historii, do początków tego rankingu, to w 2005 roku byliśmy klasyfikowani na 1436 pozycji w kraju, na 1571 gmin wiejskich. Skoro mówimy o pieniądzach, to warto wspomnieć także, że 3,5 miliona złotych otrzymała gmina Bożencin z funduszy różnego rodzaju Unii Europejskiej i krajowych. Na co te pieniądze zostaną przeznaczone? Te środki finansowe pozyskaliśmy z kilku funduszy i programów. Z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji kwota 1 090 000 złotych, którą przeznaczymy na zakończenie realizacji zadania odbudowy wałów w Bożencinie wraz z zabezpieczeniem powodziowym. Tym również promesa na odbudowę drogi o długości 1700 metrów od Czarnawy w kierunku Warysia i środki unijne w kwocie blisko 2 400 000 złotych, które będą przeznaczone na rozbudowę sieci wodociągowej w gminie Bożencin, na budowę chodnika w Bielczy, jak również realizację trzeciego etapu projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Panie wójcie, za kilka miesięcy skończy się duży projekt związany z zabezpieczeniem mieszkańców Bożencina przed powodzią, między innymi remont wał. Na czym te prace będą polegały? Co mieszkańcy zyskają dzięki tym pracom? W zasadzie ostatni etap realizacji zadania na odcinku 350 metrów przy udziale środków, jakie otrzymaliśmy z promesy ministra administracji i cyfryzacji. Do tej pory zrealizowaliśmy pracę na odcinku blisko 7 kilometrów o wartości około 15 milionów złotych. I realizując te inwestycje uzyskujemy potrójny efekt. Po pierwsze odbudowujemy drogi, które zostały zniszczone w wyniku powodzi w 2010 roku. Zabezpieczamy je przed zniszczeniem, a zabezpieczając drogi przy okazji zabezpieczamy interesy mieszkańców, tych, którzy mieszkają w ciągu tych wałów, a więc około 400 domów plus zabudowa gospodarcza oraz obiekty użyteczności publicznej. Działamy w tym kierunku, aby nie wracać po raz kolejny do tematu, bo generalnie większość samorządów odbudowuje straty powodziowe, ale przy wystąpieniu kolejnych tego typu zdarzeń te straty powstają właśnie w tych samych miejscach. My działamy w kierunku, aby do tematu zniszczeń właśnie tam, gdzie postępuje projekt zabezpieczenia powodziowego w przyszłości nie wracać i aby w Bożencinie w przyszłości nie było strat powstałych z tytułu przelewania się wód rzeki Uszwica przez koronę obwałowań. Także będzie rozbudowywana sieć wodociągowa. 500 000 złotych na ten cel gmina otrzyma. Jaki będzie zakres prac? Będziemy realizować tą rozbudowę wszędzie tam, gdzie w związku z postępującą zabudową lub planami w tym zakresie mieszkańcy o to wnioskowali. W związku z tym kolejne wodociągi o długości ponad 5 kilometrów w miejscowości Bożencin, w miejscowości Łęki i w miejscowości Przyborów. To dozbraja tereny, które przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową, ale też jest konsekwencją tego, że mieszkańcy nie tylko, osoby również z zewnątrz kupują tutaj działki budowlane, budują domy jednorodzinne i w zasadzie można powiedzieć, że ta sytuacja zdeterminowała samorząd do tego, aby tę inwestycję realizować mimo kompleksowego wodociągowania, które zostało zakończone 2 lata temu, a ci zainteresowani to przecież nie tylko mieszkańcy okolicznych miast,
takich jak Brzesko-Bochnia, ale również Tarnowa, Krakowa, Nowego Sącza, a zdarzają się również zainteresowani Zakopanego. I dzięki właśnie temu, że sporo osób tutaj inwestuje w tym zakresie, od kilku lat mamy, można powiedzieć, że saldo migracji dodatnie i to na pewno cieszy. Mówiliśmy o bezpieczeństwie powodziowym, teraz chciałbym zapytać o bezpieczeństwo pieszych. Będzie kontynuowana budowa chodnika Bielczy w kierunku Biadolin, to bardzo ważna droga. Proszę powiedzieć, jaki będzie zakres inwestycji? To po pierwsze centrum miejscowości, bardzo uczęszczane przez mieszkańców, droga dla uczniów dojścia do zespołu szkół, do szkoły. W ciągu tej drogi również funkcjonuje centrum kulturalne, kościół, więc budowa chodnika w tym miejscu jest bardzo potrzebna. I realizujemy ten projekt na odcinku 770 metrów, chodnik o szerokości od 1,5 do 2 metrów. Pozyskaliśmy tutaj dotację w wysokości 500 tysięcy złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dotacje na budowę chodnika pełniącego również rolę Alei Historycznej, bo w tym chodniku będą wbudowane tablice, 5 tablic z datami najważniejszych wydarzeń w historii miejscowości, jak również na początku chodnika i na parkingu, który zostanie wybudowany w centrum miejscowości, będą zlokalizowane tablice informacyjne o historii wsi z fotokodami, które będą odsyłać do stron internetowych. Także to nie tylko działanie na rzecz budowy chodnika, ale tworzenie alei historycznej, która przede wszystkim turystom przyjeżdżającym do miejscowości Bielcza będzie służyć i w jakiś sposób historię tej miejscowości będzie przybliżać. Wartość inwestycji według kosztorysu inwestorskiego to 1 718 000 zł, ale liczymy, że po przetargu cena, za jaką ta inwestycja będzie wykonywana, spadnie. Brak pieniędzy oraz bieda nie oznacza w gminie Bożęcin wykluczenia cyfrowego. Gmina od kilku lat realizuje program budując maszty z radiowym internetem, jak również daje mieszkańcom oraz instytucjom komputery. Przed Państwem ostatni etap już tego zadania. Ostatni etap i warto tutaj podkreślić, że każdy zainteresowany, który pełnia warunki i przystąpił do projektu, został zakwalifikowany i zestaw komputerowy wraz z bezpłatnym dostępem do internetu otrzymał lub w ramach trzeciego etapu otrzyma. Przystępujemy do trzeciego etapu. Jego wartość zgodnie z przyznaną dotacją to kwota blisko 1 400 000 zł i w ramach tych środków finansowych zakupimy 275 zestawów komputerowych, z których 210 trafi do beneficjentów indywidualnych, a 65 do jednostek, głównie szkół na terenie gminy Bożęcin. Ten trzeci etap w zasadzie domyka projekt przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gminy Bożęcin, dzięki któremu pojęcie wykluczenia cyfrowego całkowicie zniknie z mapy gminy Bożęcin, a dzięki budowie sieci internetu radiowego 14 masztów do lamusa również przejdzie pojęcie białych plam. I na zakończenie naszego spotkania chciałbym, żeby Pan zaprosił słuchaczy, mieszkańców na 5 dni gminy Bożęcin oraz na 10 Bożęckie Święta Grzyba. To wyjątkowe wydarzenie nie tylko w skali gminy Bożęcin, ale również regionu. 5 dni gminy Bożęcin, 10 Bożęckie Święto Grzyba. To wszystko wpisuje się w jubileusz 650-lecia Bożęcina i miejscowości Przyborów. Rozpoczynamy 16 sierpnia wyścigiem Rally Sprint, jak również turniejem tenisa ziemnego. Kończymy Świętem Grzyba w dniu 24 sierpnia. W ramach całego cyklu mnóstwo różnego rodzaju imprez sportowych, rekreacyjnych, różnego rodzaju turnieje, piłki nożnej, siatkonogi, zawody wędkarskie i oczywiście koncerty gwiazd polskiej sceny muzycznej. W czwartek koncert 21 sierpnia, koncert muzyki klasycznej w kościele w Bożęcinie Górnym, wpisujący się w jubileusz 650-lecia parafii. W piątek koncert muzyki filmowej w amfiteatrze w Bożęcinie Borku i sobota, niedziela, imprezy już można powiedzieć plenerowe, a więc w sobotę turniej Sołe i koncerty gwiazd Agnieszka Helińska Kali. Natomiast w niedzielę będziemy mieli również prezentację różnego rodzaju zespołów, nie tylko tych, które funkcjonują przy Gminnym Ośrodku Kultury, ale również zaprezentują się sekcje sportowe, takie jak MMA. Będzie konkurs na kosz grzybów tradycyjny, konkurs agroturystyczny na potrawę z grzybów. Tu zapraszam, będzie można tych wszystkich frykasów przygotowanych przez gospodarstwa agroturystyczne spróbować i koncerty gwiazd tego dnia Patrycji Markowskiej i zespołu Perfect. Jak powiedziałem, jest to jedna z największych imprez w regionie, na pewno nie można jej
przegapić, warto odwiedzić Bożęcin. Serdecznie Państwa zapraszam. Dodajmy także, że szczegółowy program znajdziecie u nas Państwo na naszych stronach internetowych. Janusz Kwaśniak, wójt gminy Bożęcin, Łukasz Wrona. Dziękuję za spotkanie. Do usłyszenia. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.